Dobra, potestujemy sobie bujaczkę. Powiedział influencer w Rosji, ale co powiedział? Tu, 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 tu. Dobra, mamy gufa, weźmy sobie gufa. Że będzie bogaty. Okej, okay. Nie wiem jaki to ma sens. Ale spoko, wierzę, że jakiś ma. Okej, okay, muszę to sprawdzić. O matko, co tu tyle maili? No czyli co? Ogólnie rzecz biorąc czekamy na nowe karcioszki. Czekamy na nowe karcioszki. Te maleństwa chętnie zobaczą cię w akcji. Czekamy na nowe karcioszki na 5 kwietnia i tyle. Nic więcej nie ma na chwilę obecną. A nowa karta ma być jeszcze dzisiaj jedna za godzinę 13 minut. Okej. Okay. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Wznieś się w powietrze. Jaki masz dalszy plan? Aktualizacja o której ustawki? No już jest. Dzień dobry. Dobra, zróbmy tak. Z tego co widzę, po tym, że ziomek ma armor. Wulkana, wulkana, tarana, tarana. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Dobrze, że jesteś z powrotem. Podać ci coś? Pyk, pyk, pyk. O, mamy Warlocka. Ale nie jedziemy za bardzo w Murloki. Wielkie perspektywy przed tym małym stronnikiem. Ulubiona klasa w Cardstownie? Rogal. Psz. Jak go czuję po nowym dodatku? Spoko. Jest nadzieja żywa, że może Hearthstone wróci do bycia karcianką, a nie gównem. Mało prawdopodobne, to be honest, jak dla mnie, ale jest nadzieja.
To mogę sobie wziąć. To na pewno biorę. Chwila, czy ja idę w Murloki, dodaj przyjazne... Aha, nie, chwilę, bo ja chciałem... Ty, a w sumie może ja faktycznie pójdę w Murloki? Chociaż w sumie z drugiej strony czemu mam iść w Murloki? Murlok... Ale nie, miałoby to nawet sens, bo... O, jeszcze nie jest upgrade'owane. Bo idę w tego nowego, tego... A, nie wiem, zobaczymy. Czy ja chcę to zatrzymać? Nie, chyba nie chcę. Gdy Blizzard prosi cię o ujawnienie jakiejś karty z nowego dodatku, to informacja... Informuje cię po pojawieniu dodatku, czy przed? Przed. W sensie... Wiem 2-3 tygodnie przed wyjściem zapowiedzi dodatku. Zazwyczaj. Chciałem sprawdzić, czy... Nie ma jeszcze patcha, tak? Nie ma. Takie zwycięstwo należy zacnie uczcić. Takie zwycięstwo. Tu, 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 tu. Takie zwycięstwo. Wow, miałem dane z 234 deków w deck trackerze. What the fuck? Jak to jest kurwa możliwe w ogóle? Siemandero. Siemandero elo elo. Dzisiaj będą wampiry? Nie, raczej wątpię. Biorąc pod uwagę, że odpaliłem streamek wcześniej... A mam jeszcze robotę, to raczej streamek będzie w miarę krótki. Jak myślę przynajmniej. Chyba, że nie wiem, jakieś dobre flow wejdzie, to może będzie dłuższy, ale... W innym przypadku to raczej nie będę jakoś super siedział. A będzie omówienie kart lub dodatku? To już było. Ła, czemu mnie bijesz? Dobra, zróbmy tak. Zobaczmy, co dostaniemy. No gówno. Żywiołak, badziew, murloków nie mam. To jest spoko i to jest spoko. To mogę, w menażerię mogę iść. Murloka nie kupuję, bo mam tylko jednego na stole. Sytuacja dosyć zbliżona. Dobra, to wypindalamy. Murloka, nie, murloka, pirata. Bestie, żywiołaka, pirata, nie? Tak, żeby ten rósł jak najbardziej się da. I chwilę, czego ja nie mam? Mam bestie, żywiołaka, murloka, pirata. Nie mam kolco zwierza, ale to musiałbym wywalić tego plus ten, to nie, to bez sensu. To raczej zrobimy tak. Tu nic nie ma. Cliff na początek, to idzie drugie. A reszta może być. A reszta może być tak. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Rozłóż se skrzydła i frun do niebios. No ten cliff taki 2 na 10 bym powiedział, ale zbicie Demon Shielda całkiem spoko. Czyli teraz tak, z czwartego tieru wypadałoby złapać... Nie wiem co jeszcze. Aha, nie, bo ja tutaj nie potrzebuję... Aha, ale do tego potrzebuję różnych tych. Dobra, zróbmy tak.
Tu jest guzik jeden wielki. Piratka też nie daje rady. Kurwa, trochę za dużo serolnąłem. Mech. To jest dobre. Dobra. Zróbmy tak, bestia. Dobra, walić tego pirata. To się zatrzymamy. Musimy mieć plan. Mamy piąty i mamy szósty. Z czwartego co chcemy? Mogę żywiołaka popolować. Takiego. Mecha nie chcę. Pirata może być... Dobra, czyli tak. Żywiołak pożogi. Zbieracz złota. Ogłuszacz. Dobra, to są trzecie, czwarte tiery. Trzeciego tieru. Naelektryzowany cyklon. Odbić obot. Nie, bo już mam mecha. Patrz opłat. Dobra, to najbardziej mi podoba się ten. To bierzemy na stóweczkę. Tego nie bierzemy, bo nie mamy jeszcze stołu pod to. Takie jest trzeciotierowe. Teoretycznie pasuje, ale jest mechem, więc nie chcemy go do końca. Ale mogłoby być, ale nie będzie. Lepiej nic nie wziąć, to jest do dupy. Kolcozwierz. Może być drugotierowy kolcozwierz. Tak sobie myślę. I wypierdzielimy tego frajera. Jak będzie. Sprzedano. A teraz wydaj to złoto. Mamy tak, jedynkę. Okej. Czyli musimy dokończyć. Cyklon z trzeciego. No to może być, bo ewentualnie ma potencjał na Divine Shielda. Z pierwszego teoretycznie może być to. To ja chyba bez sensu sprzedałem. Albo piesiobot. Nie, piesiobot jest tym. Aha, ale pirat. No Boże, to nie wiem. Dobra, za skomplikowane. To przerasta moje umiejętności. Co to był za murlok z wędką? Nie pamiętam, jak się nazywa. Czy wiem, że jest darmowy skin w Hearthstone? A nie wiem. Oglądasz jeszcze jakieś turnieje? Nie, ja nigdy nie oglądałem turniej. Ja jedynie komentowałem, ale oglądać ich nie oglądałem, brachu mordoziom. Aktywna reklama. Dobij go. Plombeczka. Plombeczka, strzałeczka. Dobra, daj mi coś. O, to siwo. Teraz tak, zastanówmy się, ale nie, no nie zrobimy inaczej, nie kombinujmy. Rozsądny wybór. No co za gunwo bullshit. Party drugi. Dobra, ustalmy, że mamy drugi.
Co? Pyk. Masz przewagę. Oby tak dalej. Narty. Robi się tu naprawdę gorąco. No mogę sobie kupić tego, niech będzie. Trzeci tier Murloc. Może faktycznie, kurde. Kupię tego. Tu mam żywiołaka bez szczerze, no mam wszystko. A tak, to wypada na stówę. To jest pierwszy, drugi, trzeci. A tu mam bestię, która też wypada w sumie. Dobra, niech będzie. O, a to jest czwarty tier, którego nie mam. Dobra, sztos. Teraz tak. Ty idziesz w cholerę. Oto twoje złoto. To można by wymienić, ale już nie można. Raczej. Mraki. Niech będzie tok i tyle. A tu mamy flex spota i jest git. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa. Dobra strategia. To niestety nie wygląda najlepiej. No muszę przyznać, że dosyć dobry snajpik, dosyć dobry. To może nam dawać dosyć sporo, tak se myślę. Zabicie tego jełopa też było całkiem git good. No i tutaj wygrywamy w pojedynku na mechy, ale niestety go nie niszczymy. Takie zwycięstwo należy zacnie uczcić. Sprzedano! Chwilę, może ja chcę kupić tego? Chcieć. Sprawdźmy, co dostaniemy. No nic, co jest mi jakoś niezbędne do życia. Piratkę kupić? Ona z tego żygolaka? Nie, chyba nie. Tylko na co ja sobie to założę? Tego mi się nie opłaca, dawanie tego. No dobra, niech będzie. Mech, kolco, pirat, kolco, murlok. Dobra, ci dzisiaj bufują.
Powinienem się chyba level upnąć, tak się myślę. O, to za kurde kalka. Bardzo, bardzo not good. Bardzo not good, bo bardzo chujowe rolki mi tu wyszły. No cóż, bywo. No to czekamy, to sobie idę pasjansa pograć. Dobra, dźwięk sobie wyłączymy, żeby nie przeszkodzał. To sobie możemy tu przerzucić, to sobie możemy nigdzie nie przerzucić. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu mamy szóstkę, to możemy tu rzucić, tu możemy to rzucić, tu możemy to rzucić. Dyszki nie mamy, czwórka nie mamy, króla nie mamy. Asa mamy. Szóstka. Not really. Dama. O, jest pięknie. Niech będzie w tą stronę. Dameczka, czwóreczka, dwójeczka. No nie bardzo, niestety. No szkoda, tak by mogło być pięknie. Ale mamy asika. O, i mamy takie. I mamy takie, i mamy takie. A w sumie trochę zjebałem. I pospieszyłem z tym. Zawsze mówię, że dobra strategia. Zawsze mówię, co mam mówić. Dwie makrele, Rewender, jakieś takie buffy, what the fuck? Co to ma kuźwa być? Dobrze, chociaż że to łatwo w miarę zabiłem. Nie, chyba na Chilkensie. Dobrze. Dobrze, niech i tak będzie. To sobie weźmiemy. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Czemu jak mi się kurde gold skończył, to mi dajesz tą... Nie opłaca mi się tego sprzedawać. Zroluję. Farto tierowy taki, no biorąc pod uwagę ilość złotych jednostek, to byłoby to kurwa hitem. Wybornie. Dobra, wracamy do tego, bo ile zostało? Minuta. No to nie ma innej opcji, no to nie ma. Pstryk. Czy ja chcę to tak przekładać? Może chcę, może nie chcę. Zobaczymy. Chyba jednak nie chcę, jak się okazuje. O, dobrze, mamy takiego. Możemy to tam rzucić. Czwórka. Trójka. A tego nigdzie nie rzucę. Niech. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa sukcesu. Dobra strategia to dostać kliwem. Dobra, zabijcie Rivendale'a. Teraz, Rivendale.
Gówno. Co przyzwałem? Pisze jaja robisz, czy cię pojebało po prostu. No i Rivendell w końcu sam się zabił. To chociaż plus jeden. Ale mamy łyneczka. Łyneczek. Poziomeczek. O, i gramy z ziomkiem, którego nie ma. To wyśmienicie. Czy ja chcę sobie zrobić level up? Kurwa, chyba nie chcę. Sam nie wiem. No, ale z drugiej strony zroluję parę razy i nic nie trafię się tylko w kurwie. Dobra. Zrobimy tak. Czemu grasz na komputer, a nie z prawdziwymi ludźmi? Nie wiem, bo nie umiem grać z prawdziwymi ludźmi. Więc tak myślę, że chyba mogłem jednak do tego drugiego króla tam rzucić. To jest w ogóle opcja cofnij, czemu ja z tego nie korzystam? Okej, okay. Tu możemy to przerzucić. I tyle. Ósemka. O, mi się skończyły ruchy możliwe. Mam dziwną obawę, że chyba tak mogło być. Na ile mogę cofnąć? Jesteś na dochodzeniu. Uda ci się utrzymać. Ile co ja tam mogłem zrobić takiego? O, właśnie to. Czwóreczka, dobra. Trójeczka. Wyśmienicie. Ósemeczka, siódemeczka, dwójeczka. Dziesiąteczka, króliczek, czwóreczka. Nie mam, nie widzę. O kurde, a co to ma być? Oj. To chyba takie jakby trochę GG, może się z tego zrobić. No nie zrobiło, ale było blisko. U MKR-a jak zawsze najlepiej HS wygląda. Muszę przyznać, że nie do końca rozumiem, o co chodzi. Dobra, jakąś trójeczkę bym chciał. To ty gro na to. O, dziękuję. Miło, że słuchasz. A teraz zobaczmy, co ci się tam trafiło. No guzik mi się trafił. Roba cicha, nic nie Dobra, zróbmy tak. Sprzedano! A teraz wydaj to złoto. Zróbmy tak. Miejsce dla dużego stronnika. Twojej światłości. Teraz mogę sprzedać Murloka, żeby rzucić to. Nie ma to sensu raczej. Dobra, to póki co tyle. Niestety. Niestety. Twój plan działa. Kiedy to biedon legenda? Biorąc pod uwagę, że nigdy w życiu nie próbowałem jej wbić, to pewnie nigdy. I
No ale i tak mamy wygraną. Co ty, ziomeczku, miałeś? Ty miałeś dużo meszków, peszków, leszków. Takie zwycięstwo należy zacnie uczcić. Mi się opłaca kupić to, żeby zastąpić to tak trochę średnio. No dobra, kupmy to. Zobaczymy, co będzie dalej. Te... Oh my fucking god. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy również tak. Zrolujemy, sprzedamy, zagramy. Popatrzymy, pomyślimy. Not bad at all. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa sukcesu. O Jezu, 3%! Naprawdę? Pierdzielone Divine Shieldy na prawo i na lewo. No nie, bata, żebym to wygrał. A już miałem cichą nadzieję, że wreszcie zrobię achievement goofem.